teraz by som chcel prehovoriť k vám, milí bratia. I teraz chciałem skierować się do was, kochani bracia. Hovorili sme, že meno Akvila znamená orol. Mówili sme o tym, że imię Akwila znaczy orzeł. A vy, ktorí ste už videli lietať orla, i vy, ktorí už zauważyliście, jak orzeł lata, on nie tak lieta jako vrabec. On nie tak jak wróbel lata. Ale jego lot jest inny. Ale po prostu jego lot jest zupełnie inny. Kim inne ptaczyki lietają górę dole? Wtedy kiedy inne ptaki latają po prostu w prawo i w lewo. On siedzi na skale. On siedzi na skale. A pozera. I patrzy. Pozera dole do głębiny. Patrzy na dół do tej głębokości. Pozera górę. Patrzy w górę. A czeka. I czeka. Boży mężowie wiedzą czekać. Mężowie Boży potrafią oczekiwać. Brat mój. Mój bracie. Ak nie wiesz czekać na obed, jeżeli nie potrafisz doczekać się obiadu, kiedy przyjdziesz do domu, a mężelka jeszcze nie ma gotowy i twoja obed, żona jeszcze nie ma przygotowany obiad, asi niecierpliwy i jesteś niecierpliwym, nie możesz być tym to orłem. Nie możesz być tak jak ten orzeł, lebo orol wie czekać. Ponieważ orzeł potrafi czekać na swój czas. Na swój czas. Orzeł nie jest niecierpliwy. Orzeł nie jest niecierpliwym. On nie trepoce skrzydłami jak wrabec. On nie trzepie tymi skrzydłami jak wróbel. On czeka na swój czas. On oczekuje na swój czas. A wiecie, jak pozna czas? I wiecie, w jaki sposób on go rozpozna? No tak rozpozna, że zaczną wiać wiatry. No właśnie w ten sposób rozpozna, kiedy wiatry zaczynają wiać. A kiedy te wiatry zaczną wiać, tak ostatni ptaczkowie się skrywają. A kiedy te wiatry zaczynają wiać, to reszta ptaków po prostu skrywa się. A on orol zatrepe tak. A orzeł właśnie wtedy zatrzepocze skrzydłami. A tak to sa pootoczy. I obróci się trochę. A skuma odkia ten wietor idzie. I patrzy i sprawdza, skąd ten wiatr pochodzi. A kiedy widzi, że dość silny ten wiatr. A kiedy stwierdza, że ten wiatr jest dostatecznie silny. Tak zeskoczy z tej skały. To wtedy zeskoczy ze skały. Wystre skrzydła. On rozpostrze swoje skrzydła. A zacznie manewrować. I zaczyna manewry. On nie macha tak jak wrabec. On nie po prostu nie macha tak jak wróbel. On wyużywa tlaki. On wykorzystuje te. No. Ten wiatr. Wiecie, ako sa chováš, brat môj, wtedy, keď prichádzajú tlaky? Wiecie, kochany bracie, w jaki sposób reagujesz, jak przychodzą trudności w twoje życie? Keď prichádzajú tie ťažkosti života, ako reagujesz? W jaki sposób reagujesz, kiedy te trudności nastają? Žena, wiesz, čo, chod ty to vybaviť. Kochana żono, wiesz, załatw to. No ale ty si preca chlap. No ale ty jesteś mężczyzną. A prečo sa ty schováš za mnie? Dlaczego ty po prostu chowasz się za mnie? No ty masz taką dobrą wyrzeczność, chod to na ten urad tam. No ty po prostu tak potrafisz dobrze mówić, idź i załatw to na tym urzędzie. To nie świadczy o orłowi. To nie świadczy nic o orłu. Kiedy sa boisz tlaków. Kiedy boisz się tych napięć. Kiedy sa boisz tych problemów żywota. Kiedy boi się problemów w swoim życiu. To nie świadczy o tym, że jesteś orłem. To nie świadczy o tym, że jesteś orłem. Ale prawie te ciężkości w żywocie. Ale właśnie te trudności w życiu. Prawie te tlaki, które innych zrażają. Właśnie to napięcie, które powoduje, że inni po prostu chowają się. Ty możesz wiedzieć, że za tym ma przygotowany Bóg. Swoją sławę. Ty możesz po prostu wiedzieć, że za tym ma Pan Bóg gotową swoją chwałę. A ty możesz wystrzec swoje skrzydła. I możesz swoje skrzydła po prostu rozpostrzeć. A powiedzieć, Panie. I powiedzieć, Panie. To jest wielki wiatr. To jest potężny wiatr. Wiem, że kiedyś on nie ufał w Ciebie. Ja wiem, że gdybym nie ufał Tobie. Tak by ma to zraziło niegdzie dole. To po prostu mógłbym zostać strącony gdzieś tam w dół. Ale ja wierzę. Ale ja wierzę, że aj w tym największym problemie. Że nawet w tym największym problemie. To największej skuszce życia. W tym największym doświadczeniu życia. Ty za osławisz moją żywotę. Ty będziesz wywyższony w moim życiu. Pokażesz swoją moc. Ty pokażesz swoją moc. O Panie. Panie. Ukaż mi twoją perspektywę. Pokaż mi swoją perspektywę. Pokaż mi, jak się ty dziwasz na rzeczy. Pokaż mi, w jaki sposób ty patrzysz na pewne sprawy. Nie niech się zrazi mnie gdzie dole. I nie zostawi się, żeby ktoś go strącił w dół. Nie boisz się tych to wetrów. Nie boisz się tych wiatrów. Ale
Twoje skrzydła wiary cię powzniosą. Ale twoje skrzydła wiary poniosą cię. Na te problemy. Ponad tymi problemami. A ty możesz z Bożej perspektywy. I ty możesz oglądać te rzeczy z Bożej perspektywy. Tak, jak to Pan widzi. Właśnie tak, jak Pan patrzy na to. Amen. Amen. Niech tak będzie, bracia. Niech tak się stanie, bracia. Bądźcie takimi to akwilami. Bądźcie takimi akwilami. Bądźcie takimi to mężmi wiary. Bądźcie takimi mężami wiary. Kiedy przychodzą ciężkości. Kiedy przychodzą trudności. Nie zlaknijmy się. Nie wystraszmy się. Ale powiedzmy, Panie. Ale powiedzmy, Panie. Wiem, że to skuszka. Wiem, że to jest doświadczenie mojej wiary. A w tej chwili. I w tej chwili. On osławi twoją życie. On uwielbi się w twoim życiu. Wiecie, kiedy som išiel, dzień, kiedy som išiel sem k vám. Czy wiecie, kiedy dzień przedtem, zanim miałem wyjeżdżać do was, som sa stal dziadkiem. Zostałem dziadkiem. Veľmi som sa radoval, że mam już prvé vnúča. Bardzo cieszyłem się, że już wreszcie pierwszego wnuka mam. Mal som możliwość. Miałem taką możliwość. Bądź przyjdę sen k vám. Albo przyjdę tutaj do was. Albo pójdę a hneď to prvého vnúčika, hneď si ho pozrieť. Albo pójdę tam do szpitala i obejrzę sobie tego vnúcia. A potom niekedy prídem sen k vám. A potem kiedyś po prostu do was przyjdę. Keď sa poteším do swoim. Wtedy, kiedy nacieszę się swoim vnukiem. Ale tak som povedal. A powiedziałem do siebie. Panie, ty dávaš svoje dary v pravý čas. Panie, ty svoje dary dajesz we właściwą porę. A ty widzisz, że czy ja chcę podla teba robić, albo podla swojego ciała. I ty widzisz, czy ja pragnę według ciebie czynić, czy według swojego ciała. Moja tużba była widzieć tego wnuczyka. Moje pragnienie było oglądać tego wnuka. No to jest pierwszy mój wnuczyk. Przecież to pierwszy mój wnuk. A ja sam go jeszcze nie widział. Nie widziałem go jeszcze na oczy. Już pomali, już jest to drugi tydzień. Już prawie drugi tydzień. A... Ja som ho ešte nevidel. I ciągle nie widziałem go. Ale mi volá manželka, že sú problémy. A dzwoni do mnie żona, że po prostu problemy zaczynają się. A tak mi predstavila tie problémy, že možno do rana vnúčik ani nedožije. I żona w ten sposób powiedziała mi o tych problemach i wynikało z tego, że no może nie przeżyć kolejnego dnia. A tak sme sa všetci mladí tu modlili. I z całą młodzieżą modliliśmy się za niego. A manželka mi plakala do telefonu. I żona płakała mi w słuchawkę. A ja jej mówię, nie bój się. I ja mówię do niej, nie bój się, kochana. Nie bój się. Nie bój się. W Bożych rukach. On jest w rękach Bożych. A mladí to počuli, iście. A młodzi słyszeli to na pewno. Ja sam si to ani nie uświadomił. Nie uświadomiłem sobie to. Dopiero Tomasz mój powiedział mi. Że sme ťa wszyscy poczuwali. Że wszyscy słyszeliśmy ciebie. Że ako budziesz... W jaki sposób ty zareagujesz tam do tego telefonu? Matusz mi mówi, wiesz, Szanko, to było najmocniejsze. I Mateusz do mnie mówi, wiesz, to było najmocniejsze kazanie wtedy. Lebo som widział, ako sa zachowávaš v krízi. Ponieważ widziałem twoją reakcję w kryzysie. Wtedy, kiedy przychodzą ciężkości. Wtedy, kiedy przychodzą trudności. Ja som si to vôbec neuvedol. Ja w ogóle nie uświadomiłem sobie. A ja hovorím manželke. I mówię do swojej żony. Mamička. Kochana. Nie boj się. Nie bój się. Pán Boh ho požehná. Pán Boh pobłogosławi go. Pán Boh ho ochráni. Pán Boh ochroni go. Buď spokojny. Bądź po prostu, miej pokój. Dôveruj Pánu. Zaufaj Pánu. A dnes už prišla odpoveď. Dzisiaj przychodzi odpowiedź. Že už dieťa je lepšie. Že dziecko lepiej się trzyma. A že už... Dali dzieciatko ku mamičke. I że dziecko dali do mamy swojej. A moja manželka hovorí, joj, aká som rada. I moja żona mówi, joj, jaka jestem szczęśliwa. A hovorím, wiesz, mamička, ja som to widział już wtedy. Ja mówię, wiesz, kochana żono, już wtedy widziałem to. Wiecie, prečo som to widział wtedy? Wiecie, dlaczego już mogłem wtedy to oglądać? Lebo som mohol widzieć z Bożej perspektywy. Ponieważ mogłem sprawę widzieć z Bożej perspektywy. Że Boża miłość jest tak wielka. Że Boża łaska jest taka ogromna. Mężowie, bracia. Mężowie, bracia. Nie bójcie się problemów. Nie bójcie się problemów. Nie bójcie się ciężkości. Nie bójcie się trudności. Roztwórcie swoje skrzydła wiary. Swoje skrzydła rozpostarcie.
A te ciężkości, a problemy. Te trudności i problemy, które innych zrażają aż do ziemi. Które innych po prostu aż do ziemi zrażają. Niech was wyniosą do Bożej perspektywy. Niech was wynoszą do Bożej perspektywy. Abyście tak widzieli, żebyście w ten sposób rzeczy oglądali, patrzyli na sprawę, jak Pan ją widzi. Abyście się nie dostali do zmetku. Żebyście po prostu nie zaczęli zamieszanie robić. Abyście nie byli chaotyczni. Żebyście chaosu nie mieli. Aby każda nowa sytuacja w was nie zbudziła jakie nowe postawienie. Żeby każda sytuacja, która przychodzi, nie wzbudzała was jakąś nową, inną postawę. Ale abyście widzieli rzeczy tak, aby to widzieli. Ale żebyście zawsze oglądali rzeczy z Bożej perspektywy, wiecie, jak to Pan może widzieć. Wiecie, ja jestem chłopiec z dziedziny. Wiecie, ja jestem chłopak z wioski. A niekiedy się stawało, że sąsiadowa sliepka przeszła przez nasz płot. I czasami zdarzało się, że po prostu kura od sąsiada przechodziła przez nasz płot do nas. Znalazła się dziurę do płotu. I po prostu znalazła dziurę w płocie. A mój ojciec badał, że sąsiadowa sliepka jest w zagrodzie. I moja tata, mój tata zawsze jak widział, kiedy ta kura od sąsiada jest u nas w ogrodzie. A mówi, Szanko, chodź, a zażę naspäć to kurę. To mówi, Szanko, idź i po prostu wygoń tę kurę. A tak sam przyszedł do zagrody, a mówię, hesz, hesz. I przychodzę do ogrodu i mówię. Co mówię? To, co si powiedział. A wiecie, w jaką zmetku było to kura? I czy wiecie po prostu, jak było przestraszone ta kura? Biegała odtąd tam. Ona biegała tam i z powrotem. A w tym strachu nie znalazło tu dziury. I w tym strachu nie znalazło tej dziury. Każdy ten, kto nie dowieruje Bogu. A każdy, kto nie ufa Panu. Podoba się tej to wystraszonej sliepce. Jest podobny do tej przestraszonej kury. Która nie znajdzie wychodzisko. Która nie znajdzie wyjście. Bo ten strach mu zaślepi oczy. Ponieważ ten strach po prostu zaślepi mu oczy. Dowieruj Bogu. Zaufaj Panu. Wer jego zaslubienia. Wierz w jego obietnicę. Wer jego słowo. Wierz w jego słowo. A wiecie, orol? I wiecie, orzeł? On się nie krmi jaką słabą strawą. On nie zadowoli się jakimś takim niedobrym mięsem. On ma pewną strawę. On po prostu ma bardzo jakościowe wyżywienie. Wiecie, on nie krmi się makowymi rezancami. On nie karmi się po prostu makaronami z makiem. On ma pewną mięsową strawę. On ma mięso. On ma tu swoją korzyść. On ma tę korzyść. On zachyci do tego. I po prostu swoje pazury w te ofiarę po prostu wbije. A targa to mięso. I targa to mięso w ten sposób. Dawa. I połyka. Ma pewną strawę. A więc ma bardzo konkretną potrawę. Brat mój. Mój bracie. Ale ty potrzebujesz pewną strawę. Ty tak samo potrzebujesz bardzo konkretną potrawę. Ciebie nie stać się makowe makarony. Nie wystarczą ci makarony z makiem. Ty potrzebujesz pewną strawę. Potrzebujesz konkretną strawę Słowa Bożego. Ale ako możesz znieść pewną strawę? Ale w jaki sposób możesz po prostu znieść tę strawę? Kiedy ci marzelka powie, wiesz co, mój, już mi było dość, już troszkę dawaj si pozor na seba. I kiedy żona powie do ciebie, wiesz kochanie, może już wystarczy, uważaj trochę na siebie. A powie, no czego mi to chuci. A ty powiesz, no kiedy mi to smakuje. A nie przyjmiesz napomnienia. Nie przyjmiesz napomnienia. Albo ci powie marzelka, wiesz co, już si długo przy tym poczytać. Albo twoja żona mówi do ciebie, wiesz co, długo już siedzisz za tym komputerem. A myślę si, że już byś sam mógł wenować aj swojej rodzinie. I myślę, że po prostu już mógłbyś poświęcać czas tak samo swojej rodzinie. Albo mógłbyś si już wyknąć ten telewizor. Albo mógłbyś już wreszcie wyłączyć tę telewizję. A nie zniesz jeszcze taki to słaby pokarm. I ty po prostu nie możesz znieść ten słaby pokarm. Urażasz się na słowie. Obrażasz się na słowie. Kiedy niekto ci powie, brat, wiesz, ale... W niedzielu som ťa videl, že si išiel pre zajace zelené trhať. A
Ale kiedy ktoś powie ci, wiesz bracie, widziałem cię jak w niedzielę poszedłeś po prostu trawę targać dla królików. Wszak im na trawę sobotu. Po prostu załatw to sobie w sobotę. Wszak to jest czas, kiedy masz wenować ten czas Panu. A więc poświęć ten czas dla Pana. A ty nie zniesiesz ani takie to napomnienie. Nie potrafisz znieść takiego napomnienia. Jeżeli taki słaby pokarm nie potrafisz przyjąć. Ako przyjmiesz to, kiedy Boże Słowo odhali całe twoje wnętrze? W jaki sposób przyjmiesz to, kiedy Boże Słowo odkryje całe twoje wnętrze? Wiesz, kiedy czytasz Pismo. Wiesz, kiedy czytasz Słowo Boże. Ty musisz postawić swój żywot do tego Słowa. Musisz po prostu wbudować swoje życie w to Słowo. A powiedzieć, Panie, hovor ku mnie. I powiedzieć, Panie, mów do mnie. Celu prawdę. Całą prawdę chcę słyszeć. A to słowo mówi o tym, jaki jestem sebec. I to słowo mówi o tym, jaki jestem egoista. Mówi o tym, jaki jestem, jako nie wiem odpuszczać. Mówi o tym, jak nie potrafię wybaczać. Ako nie wiem milować tu swoją mężel. Jak nie potrafię kochać tę swoją żonę. Ako są mało trpezliwi ku swoim dzieciom. Jak tak mało cierpliwy jestem w stosunku do moich dzieci. Ako ty powie Boże Słowo prawdę o ciebie dalej. W jaki sposób Boże Słowo będzie mogło mówić prawdę o tobie. Kiedy słaby pokarm nie przyjmiesz. Kiedy nawet słabego pokarmu nie zniesiesz. Kiedy niekto len tak opatrnie powie, wiesz co, miałbyś mniej zapozerać na ten telewizor. Kiedy ktoś tylko tak bardzo lekko podejdzie i powie, wiesz co, powinieneś mniej oglądać tej telewizji. Ty potrzebujesz twardą sprawę na to, abyś wydrżał te tłaki. Potrzebujesz bardzo konkretny pokarm, żebyś wytrzymał te uciski. Ty potrzebujesz być isty w Bożym Słowie. Ty musisz być zapewniony w Bożym Słowie. Ty musisz być isty, że to, co Pan Jezus powiedział, jest prawda. Ty musisz być sobie pewien, że to, co Pan Bóg powiedział, jest prawdą. A żyć z tego to słowo. I żyć tym Słowem. Wiecie, orol preto władzę odolawać tym to wielkim tlakom. Wiecie, orzeł właśnie dlatego potrafi pokonać te wielkie ciśnienia. Lebo ma twardą strawę. Ponieważ ma bardzo konkretny, twardy pokarm. A ja się opytam. I ja pytam ciebie. Jesteś przygotowany, brat mój, przyjmować twardą strawę? Czy jesteś, drogi bracie, przygotowany ten bardzo twardy pokarm przyjmować? Aby ci Pan powiedział prawdę o ciebie. Żeby Pan powiedział prawdę o tobie. A nie urażać się na to. I żebyś nie obraził się na to. Wiecie, są niektórzy, którzy powiedzieli... Bracia, siostry, ja są taki biedny. Wiecie, są czasami ludzie, którzy powiedzą, bracia i siostry, jestem taki biedny. Ja są taki słaby. Taki słaby jestem. Taki na nic hodny. Taki po prostu do niczego się nie nadaje. Predstawcie sobie, przyjdę takiemu bratowi, ja powiem, brat mój, ty jesteś taki słaby. I wyobraźcie sobie, jak podchodzę do brata i mówię, bracie, ty jesteś taki słaby. Taki na nic hodny. Po prostu na nic się nie nadajesz. No ja? A on mówi, ja? Przecież tak się zamodlił. A on mówi, przecież tak modliłeś się. Widzicie? Widzicie? On to nie myślał ważnie. Po prostu nie podchodził do tego na serio. On si to o sobie powie. On powie to o sobie. Ale kiedy mu to drugi powiedział. Ale kiedy inni zwrócą mu uwagę, powiedzą mu to samo. To już nie przyjmie. To nie przyjmuje to. Taki to ludzie nie wiedzą przyjmować twardą strawę. Tacy ludzie nie potrafią przyjmować twardego pokarmu. Poznać prawdę. Znać prawdę. A prawda nas wyswobodzi. A ta prawda uczyni nas wolnymi. Ale wiecie, stawa się w życiu orła. Wiecie, czasami bywa w życiu orła, że kiedy ma dobrą strawę, że kiedy ma ten dobry pokarm, a mało pohybu i za mało ruchu, mało krat fuka wietor, a więc za mało po prostu ten wiatr wieje, a dłużej już bez wetry. I przez dłuższy czas już jest po prostu nie ma wiatru, bez wietrze. On ma dobrą strawę. I on ma bardzo konkretną, dobrą potrawę. A nie może, nie ma to przeciwieństwo. I nie może, ponieważ nie ma te przeciwdziałania. Tak on stłucnie. To po prostu zgrubieje. Utuczy się. Tak. A zleniwie. I po prostu zleniwie. Potem samu nie chce. I potem do niczego mu się nie chce. A potem ta leniwość przywiedzie k tomu. A lenistwo przyprowadzi go do tego, że
zaczyna stracać sił. Że zaczyna tracić siły. Lebo minula sa mu potrawa. Ponieważ po prostu ta potrawa skończyła już się. Taki to orol zacznie mu między zobakom a między lepką wyrasta taki kostnaty wyraz. A takiemu oru między po prostu dziubem i między głową zaczyna wyrastać takiego coś twardego, skostniałego, taki wyrostek. A tento kostnaty wyrostok mu boli. I właśnie ten wyrostek bardzo go boli. A potem, kiedy już ma możliwość sa strawować, kiedy już ma możliwość zjeść pokarm, tak raczej odmietnie pokarm, to prędzej po prostu odrzuci ten pokarm, lebo boli go to strawowanie. Ponieważ boli go przyjmowanie pokarmu. A czym mniej sa strawuje, a im mniej po prostu przyjmuje tego pokarmu, straca siłę, to ta siła się traci, rastie mu ten wihonok, i po prostu to narośle mu rośnie. A ciąga mu to głowę dole. I ta głowa skłoniona jest w dół. Już nie ma zodwignutą głowę. A więc już jego głowa nie jest podniesiona. Nie dziwa się smerom górę na niebo. Nie patrzy w kierunku w górę na niebo. A nie dziwa się dole do doliny z tej Bożej perspektywy. I nie patrzy w dół z tej Bożej perspektywy. Ale to mu ciąga głowę dole. Ale to właśnie mu ciągnie głowę w dół. A orol zacznie umierać. I orzeł zaczyna umierać. Ale orły dostawają aj miłość od Boga. Ale orły tak samo, Pan Bóg im okazuje łaskę. A wiecie, oni si uświadomują, że na przyczynie, prečo oni zomierają. I oni uświadamiają sobie, że przyczyną, dla której oni umierają, jest ten kostnaty wyrostek. Jest po prostu ten wyrostek z kości, który ich oddzielił od tej strawy, który nie pozwoli im przyjmować pokarm. A tak przyjdą do skały. A więc przyjdą do skały. A zaczną dziubać z tym zobakiem. I zaczną z tym dziubem po prostu dziubać w tę skałę. A do wtedy puchają, do wtedy klopają. I do wtedy po prostu pukają, do wtedy dziubią. Do tej skały. Do tej skały, że za im otrasie ten kostnaty wyrostek. Dopóki po prostu ten wyrostek jak to powiedzieć, nie odpadnie. Aż upłynie to odpadnie. Aż wreszcie odpadnie to w dół. A wtedy wiedzia zodwignąć głowę. Wtedy potrafią na nowo podnieść swoją głowę. Znowu pozrą chore do nieba. Na nowo popatrzą na niebo. A znowu uwidzia dole korzyść. I na nowo uwidzą tam w dole ofiarę. Z poslednich sił sa spustia za swoją korzyść. Z ostatnich sił już po prostu lecą za tą ofiarą. Posilnia sa Pan. I nabywają siły w Panu. A znowu dostaną żywot. I na nowo życie otrzymują. Dostaną miłość. Otrzymują łaskę. Wiecie, bud nas grzech oddzieli od Słowa Bożego. Wiecie, albo grzech nas oddzieli od Słowa Bożego. Albo Słowo Boże nas oddzieli od grzechu. Albo Słowo Boże oddzieli nas od grzechu. Mężowie i bracia. Mężowie i bracia. Kam sa dziwacie? Gdzie patrzycie? Dziwacie sa na Pana. Czy patrzycie na Pana? A dziwacie sa dole na Słowo Czy Boże? Patrzycie tak samo w dół na Boże Słowo? Hľadacie tu swoją korzyść? Czy szukacie tę swoją ofiarę? Albo si powiecie, no potrzebujem si aj tak troszkę pre seba niečo. Albo powiecie, no potrzebuje coś dla siebie tak samo. A niektórzy mężowie, Boży mężowie otworzą si internet. I niektórzy mężowie, Boży mężowie otwierają czy wchodzą w internet. A dziwają się na nieszlachotności. I patrzą na takie niemrawności. Wiecie o co chodzi. Niemoralności, o, dobre słowo. A teraz przyjdzie do żywota grzech. I teraz przychodzi grzech w życie. Kolko Bożych mężów zlihało. Ile mężów Bożych wtedy upadło. Len na internecie. Tylko z powodu internetu. Albo na czasopisach. Albo na gazetach. Pornograficzne czasopisy. Gazety pornograficzne. Niemoralne rzeczy. Niemoralne rzeczy. A tak len troszkę polawić. I tylko trochę po prostu zostawić to. Troszkę si tak poleniosić. Trochę tak tylko odpocząć. A przyjdzie twoja chudoba jako ozbrojenie. I przyjdzie twoja bieda jako mąż zbrojny. A grzech rastie.
I grzech wzrasta. Rozmacha się. On rośnie. Mili moi, drahi moi bracia. Kochani moi bracia. Wy, którzy milujecie Boże słowo. Wy, którzy kochacie Słowo Boże. A którzyście Bożemu Słowu, a dnes i którzyście z powodu miejsce. Słowa Bożego tutaj przyszli na to miejsce. Chrońcie się. Brońcie samych siebie. Nie bądźcie leniwi. Nie bądźcie leniwymi. Hľadajte Pána. Szukajcie Pana. A kiedy przyjdzie grzech niekomu w życiu. A kiedy przyjdzie grzech do życia. Hľadajte, abyście to wyznali. Po prostu róbcie tak, żeby to wyznać. Abyście opuścili grzech. Żeby opuścić ten grzech. Strawujcie się dobrą strawą. Przyjmujcie dobry pokarm. Lebo tato strawa. Ponieważ ten pokarm wam dawa siłę k żywotu. Daje wam siłę do życia. Wiecie, a gdyby był tu niekto. Wiecie, gdyby ktoś tutaj był. Kto tak przeżywa w swoim sercu. Kto przeżywa w ten sposób w swoim sercu. Że już nie wie mać pewną strawę. Że nie potrafi już przyjmować ten twardy pokarm. Kto tak widzi, że tam jest grzech w jego życiu. Kto widzi, że grzech jest w jego życiu. Pójdź k Panu Jezusowi. Przyjdź do Pana Jezusa. Pójdź k tej skale. Przyjdź do tej skały. O której Paweł apostoł mówi, tą skalą był Chrystus. O której apostoł Paweł mówi, tą skałą był Chrystus. Która iśla za nim. Która podążała za nimi. Pójdź k Panu Jezusowi. Przyjdź do Pana Jezusa. A to wtedy klop. I dotychczas pukaj. To wtedy wołaj. Dotychczas wołaj. A to wtedy kur swoje serce przed Bogiem. I dopóty po prostu uniżaj swoje serce przed Bogiem. Kim się na ciebie nie zmiłuje. Dopóki Pan Bóg nie sprawi ci łaskę. Znienawidź grzech. Ty nie, miej nienawiść do grzechu. A niech cię ta skała oddzieli. I niech ta skała oddziela cię. A znowu, jak dostaniesz miłość. I na nowo, kiedy znowu łaskę otrzymujesz. Strawuj się Bożym Słowem. To przyjmuj pokarm Słowa Bożego. A Pan będzie z Tobą. I Pan będzie z Tobą. Mili Akwilowie. Kochani Akwilowie. Bracia Orły. Bracia Orły. Mile siostry Priscyle. Kochane siostry Priscyle. Siostry Róże. Siostry Róże. Pan Jezus potrzebuje takie to rodziny. Pan Jezus potrzebuje właśnie takie rodziny. Które są przyprawione. Które są gotowe. Aby służyli w Polsku. Żeby służyć tutaj w Polsce. Aby się otwarali preto. Żeby otwierały się właśnie dlatego. Aby Ewangelium Jezusa Chrystusa mogło być szirene a głaszane. By Ewangelia Jezusa Chrystusa mogła być głoszona. Bądź tym orłem. Bądź tym orłem. A bądź tą różą. I bądź tą różą. Na sławę a cześć. Na chwałę i cześć Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Będziemy się modlić. Będziemy teraz się modlić. Święty nasz, drogi niebieski. Święty, drogi nasz Ojcze niebieski. Dziękujemy ci za ten wieczór. Dziękujemy za ten wieczór. Dziękujemy ci za przykład Akwili. Dziękujemy za przykład Akwili i Priscyli. Dziękujemy ci, że możemy w nich widzieć Boże dzieci. Że możemy w nich dostrzegać Boże dzieci. Które otworzyli swój dom, swoje serce. Które otwierają swój dom i swoje serca. Pre teba, dla ciebie. Pre twoich służebników. Dla twoich sług. Pre twoją pracę. Dla twojej pracy. Pre twoją cyrkę. Dla twojego kościoła. Dziękujemy, że aj dnes masz takich to służebników. Dziękujemy, że dzisiaj tak samo masz takie sługi. Aj tu na tomto miejscu. Tutaj na tym miejscu. Ale ty chcesz. Ale chcesz. Abyśmy wiedzieli. Żebyśmy wiedzieli. Jaka jest służba żeny. Jaka, w czym polega usługa żony? A w czym jest służba męża? A w czym usługa męża? Pożegnaj. Popłogosław. Pożegnaj nas wszystkich. Popłogosław nas wszystkich. Abyśmy otworzyli swoje serca. Żebyśmy otworzyli swoje serca. Abyśmy otworzyli swoje domy. Żebyśmy otworzyli swoje domy. Abyśmy otworzyli wszystkie swoje możliwości. Otworzyli wszystkie swoje opcje, możliwości. Abyśmy służyli Tobie. Żeby służyć Tobie. A Ty za osław. I Ty wywyższy się. Pomóż nam. Ty pomóż nam. Abyśmy się nie bali. Żebyśmy nie bali się. Burok, wichrok. Tych burz i wichur w naszym życiu. Ale abyśmy w tym wszystkim hľadali Twoją sławę. Ale żebyśmy w tym wszystkim szukali Twojej chwały. Osław się w naszych żywotach. Bądź wywyższony w naszym życiu. Teraz, kiedy mamy skłonione swoje głowy. A teraz, kiedy nasze głowy są skłonione. A tak przeżywasz. I przeżywasz tak.
Że Duch Święty odhalił twój život. Że Duch Święty odkrył twoje życie. Otworzył, odhalił twoje serce. Odkrył twoje serce. A spoznał ci się. I zauważyłeś samego siebie. W tomto słowie. Właśnie w tym słowie. A chcesz być od tej chwili wierniejszy. I chcesz od tej chwili wierniej naśladować Pana. A chcesz być jako ten Akwila a ta Priscyla. I chcesz być tak jak Akwila i Priscyla. A chcesz tak naśladować Pana. I chcesz w ten sposób naśladować Pana. Podnieś swoją rękę. Podnieś swoją rękę. Pójdziemy się za Ciebie. Będę się modlił za Ciebie. Niech Cię pożegna Pan. Niech Cię Pan błogosławi. Was, 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 was tak samo. Aj was, młody tam. Was w górze, młodzi, tak samo. Aj wy tu wszyscy. I tutaj wy wszyscy. Sława Panu. Chwała Panu. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Dzięki Ci, Panie Jezu. Że nie znie na darmo Twoje słowo. Że Twoje słowo nie brzmi na daremno. A dziękuję, że i to bracia a siostry. I dziękuję, że ci bracia i siostry są gotowi przyjąć ten twardy pokarm. Dziękuję, że dziękuję za to, że przyjęli go. Oni przyjęli Ciebie. Oni przyjmują Ciebie, Panie. Sława Ci. Chwała Ci za to. Pożegnaj moje sestry. Pobłogosław moje siostry. Pożegnaj moich braci. Pobłogosław kochanych braci. A zapieczać ich. I zapieczętuj ich. Ku dniu wykupu. Na dzień odkupienia. Zapieczać ich tej służby. Zapieczętuj ich do tej służby. Ku której ich aj powołałeś. Do której tak samo powołujesz ich. Dziękuję, Panie, dziękujemy. Że widział te Panie, za to, że widziałeś te podniesione ręce. Widzisz te zdwignute serca. I widzisz te podniesione serca. A dziękuję, że nie znie Twoje słowo nadal. I dzięki za to, że Twoje słowo nie brzmi nadaremnie. A że przyniesie użytek i tu, w tejto miejscowości. I przyniesie użytek tutaj, w tym pomieszczeniu. Ale aj wszędzie tam, gdzie będą poczuwać toto kazanie. Ale wszędzie tam, gdzie słuchać będą tego kazania, tak samo. Chwalę Cię za to, Panie. Ja chwalę Ci za to, Panie, że Twoje pożegnanie spoczynęło na naszych sercach. Że Twoje błogosławieństwo spoczęło na naszych sercach. A że masz z nami swoje plany. I masz plany swoje z nami. Chwała Ci za to. Chwała Ci za to. Alleluja. Amen. Amen.